widzę drzwi z napisem Ekopracownia Zielone Serce Szkoły. To coś nowego, co zostało w tym momencie otwarte? Tak, oczywiście. Otworzyliśmy nowoczesną ekopracownię po uzyskaniu funduszy projektowych. Także zapraszam serdecznie do obejrzenia. I co my tu mamy? Po pierwsze, zrobiliśmy generalny remont pracowni. Wyposażyliśmy ją w piękną fototapetę, nowoczesny monitor interaktywny połączony z mikroskopem. Poprzez kamerkę uzyskujemy obraz na monitorze, wykonujemy również doświadczenia, no i mnóstwo pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami, do wykonywania doświadczeń. Część dzisiaj zaprezentowaliśmy, m.in. model energii odnawialnej, wody, wiatru, słońca, model struktury liścia, model 3D przekrój łodygi rośliny dwuliściennej. Zaprezentowaliśmy również część pomocy uzyskanych w projekcie Laboratoria Przyszłości, m.in. okulary VR. To takie małe centrum nauki Kopernik dzisiaj. No myślę, że już tak możemy powiedzieć, ponieważ wykonujemy już takie doświadczenia, których na co dzień bez tych pomocy nie moglibyśmy wykonać i nie moglibyśmy takiej wiedzy przekazać naszym uczniom. Ile pracownia kosztowała, skąd pozyskano pieniądze? Pieniążki pozyskaliśmy z projektu w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska jako jedyna szkoła podstawowa w powiecie. Dotacja wynosiła 50 tysięcy złotych plus wkład własny, który uzyskaliśmy przez akceptacji pana wójta, to jest 5500 zł. Komu będzie służyć ta pracownia? Wielu pokoleniom naszych uczniów, ale nie tylko. Również dorośli. Rodzice spotykają się na zajęciach, na warsztatach florystycznych. W najbliższej przyszłości planujemy właśnie takie warsztaty florystyczne, rękodzielnicze, chemiczne, a to też za sprawą tego, że uzyskaliśmy kolejną dotację w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 8 tysięcy złotych. Przy wkładzie własnym 200 zł. Dzisiaj również otworzyliście jeszcze jedną salę. Tak, otworzyliśmy również gabinet wsparcia specjalistów. Na co dzień pracują tam panie pedagog, pedagog specjalny, psycholog i logopeda. Również pozyskaliśmy dotacje na ten cel w wysokości 20 tysięcy złotych w ramach projektu i we współpracy z Telewizją Polską. Thank you.